Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Zbliżająca się rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach polskiej reformy ustroju państwa. Konstytucja ta została ustanowiona przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, 3 maja 1791 roku w sali poselskiej Zamku Królewskiego. Była pierwszym demokratycznym aktem zasadniczym w Europie i drugą po amerykańskiej z 1787 roku konstytucją na świecie. Głównymi autorami Konstytucji Majowej byli król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz Stanisław Staszic. Witaj Maju, Maju Trzeba, święć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków dłonie raj. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków dłonie raj. Bierz od braci naszych cisną, niebo z ręku króla spała, a w tym trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołłątaj. Witaj maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołłątaj. Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 maja, Testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ustawa ta była dla Polski tak ważna, gdyż w trudnym czasie zwracała się w stronę praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności, wyznania oraz pokoju. Konstytucja 3 maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości oświecenia. Umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie, wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu, stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania. Konstytucja 3 maja miała stać się podstawą naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustrojowym i społecznym. Miała umocnić państwo i przez to uchronić przed utratą niepodległości. Ustawa zasadnicza składała się z 11 rozdziałów. Ten nowoczesny akt proklamował zasady, które dzisiaj uznawane są za podstawy państwa demokratycznego, takie jak zasada zwierzchności narodu, reprezentacja oraz trójpodział władzy, wykonawcza sprawowana przez króla, ustawodawcza, czyli parlament składający się z Sejmu i Senatu oraz sądownicza sprawowana przez wolne i niezależne sądy. Ponadto Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto, źródło słabości rządu i anarchii. Zreformowała ona pozycję mieszczan. Uważała katolicyzm za religię panującą, podkreślając równouprawnienie innych religii. Ustawa ta jednak nie zdążyła na dobre zaistnieć w polskim systemie politycznym, bowiem obowiązywała zaledwie rok. W czasie rozbiorów Polski Konstytucja 3 maja była traktowana jako symbol dążeń do odzyskania niepodległości. Dla wielu Polaków w tamtym czasie świętowanie jej uchwalenia było okazją do manifestowania swojego patriotyzmu. Pragniemy jednak przypomnieć, że obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Również po wojnie, gdy władzę przejęli komuniści, nie można było celebrować tego dnia. W styczniu 1951 roku święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze socjalistyczne. Po zmianie ustroju od kwietnia 1990 roku święto Konstytucji 3 maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. Pamiętajmy o świętach narodowych, gdyż jak mawiał papież Jan Paweł II, naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Audycję przygotowali uczniowie klasy pierwszej A: Klaudia Eismund, Natalia Fit, Ola Gradowska, Oliwia Góral.